Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Nie pomyliście się, to jest poprzedni odcinek, to jest kolejny odcinek, ponieważ wróciłem się tutaj do Grievera, żeby po prostu cieszyć się tym, jakim jestem frajerem i nie zauważyłem takiej prostej zagadki, że po prostu... A, tu jest skrzynka, mój Boże, Abyssal Armor Piece tutaj jest. Tak więc odejbałem nieźle. Ile ja już mam fragmentów? Zobaczmy sobie. 6 na 10, to jest bardzo dobry wynik. Przy okazji jeszcze weźmy sobie... Tego nie potrzebuję. Natomiast chcę jeszcze wziąć jeden fragment. Jeden właśnie bajerek, który gdzieś mi tam został. Czy on jest taki konieczny? Zobaczmy. On jest bardzo, bardzo, bardzo daleko tam. Nie, a, to jest na pewno życie, pamiętam. Dobra, tak więc chciałem tylko pokazać tutaj to miejsce i zaraz wrócę do miejsca, gdzie miałem być. Okej, czyli wróciłem tutaj, gdzie chciałem, do Volgrima. Pierwsze, co zrobimy? O, Volgrima, u Volgrima. Sprzedamy na pewno to. 2000. Jest! Jest! Affliction! Affliction zabiera aż nam 2 bary, ale to jest najpotężniejszy czar. Wy sobie nie wyobrażacie, jaka to jest potęga, jaki to jest power. Oprócz tego mamy tutaj możliwość zakupienia nowych umiejętności. Do tego, no ale sorry, opiszę wam to wprost. To jest po prostu coś takiego, że robimy do przodu takie podejście i uderzenie. No nic, nic w tym nie ma. To jest coś takiego, że po prostu robimy takie dum, 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 kilka uderzeń w ziemię, a potem jedno takie porządne, gdzie... Ale to po prostu w żaden sposób nie rani przeciwników prawie w ogóle i tylko ich wywala do tyłu. Tremor Smash to po prostu potężniejsze jest uderzenie, tym uderzamy w dół, tak, boom. Co nic nie daje. A Tremor Punch też nic nie daje. To jest po prostu odskok do tyłu i uderzenie. Tak więc Gunvo. Gunvo, od razu mówię Gunvo. Co tu mamy? A! Kupię to. Więc tak, to już mamy na drugim poziomie. I wierzcie mi, to jest niesamowicie potężna umiejętność magiczna. Zmienię sobie ją od razu. Zamiast tego. To jest... Cholernie potężne. Dobra. Pierwsze co robimy, to idziemy... Gdzie to było? The Crossroads. Chyba? The Broken Stair. Nie. Idziemy do Crossroads, ponieważ tam, jak może pamiętacie, była właśnie taka właśnie ściana z tych kryształów. Tam będzie chyba fragment life-giving amuletu. Mogę się mylić oczywiście, ale... Dobra, mam nadzieję, że w trakcie walki będę wam mógł pokazać tą umiejętność. Bah, mi się odbija, przepraszam. Bo ona jest dosłownie OP. Jeżeli mam mówić o sytuacjach, w których naprawdę mam mało życia, albo mam zrobić wielki rozpierdul i chcę wykorzystać jakąś super umiejętność, to jest właśnie albo ta moc magiczna, albo moja przemiana w wielkiego potwora. Nie wiem, jak nazwać tą moją przemianę taką. Dobra, Crossroads i idziemy tam. Dajesz, dajesz, dajesz. Tam nic ciekawego, ale tutaj właśnie są te kryształy, które rozwalimy. I tutaj jest Abyssal Armor. Hellfire! To jest umiejętność, która sprawia, że... No, jak możecie się domyślać, podpalamy przeciwników poprzez uderzanie ich. No, nie powiem, żeby to było jakieś wyjątkowo fajne. Wolę za to Bane'a, który mi regeneruje moją manę, moją umiejętności magiczne, moją wściekłość, ponieważ będę używać właśnie tej... No właśnie tego czaru, ale mimo wszystko wam pokażę, zademonstruję, w jaki sposób to działa. No, mieczyk nam się płonie. Jest szansa na to, że podpalimy przeciwnika. Ale ta szansa jest bardzo mała, więc nie liczcie na to, że coś mi się tutaj uda. Po prostu się pali. Nic wielkiego. No. I zwiększa się jego siła na tych... O, na tych strajkach takich. O, na czymś takim. Na tym jest zwiększona siła wyjątkowo.
Tak czy siak, ja wolę Bane'a. Bane o wiele lepiej funkcjonuje mi tutaj. Dobra. Tutaj połapaliśmy wszystko. Tak? To teraz idziemy właśnie tutaj do Scuddling Gallow. Jest. 4 minutki. Tak więc wiecie, no, no naprawdę jest pompa. Bądź mógłbym zrobić po prostu coś takiego, że... O, wiem jak zrobię najlepiej. Bo się wydaje, że jednak warto tego używać, a tutaj po prostu zamiast tej ochrony właśnie tutaj damy to. O. I mieczyk będzie podpalający na tych strajkach potężniejszy, a przy okazji będzie mi się odnawiać właśnie moja umiejętność magiczna, bo na tym gantlecie to będzie. I fajnie. Travis zawsze znajdzie metodę. Tak powiem. Czy przyspieszy mi jak wtedy? Czemu 37? No. Tyk, tyk, tyk. Wow. To nie było właśnie uderzenie tego płomienia, tylko po prostu taki... O, właśnie tak wygląda podpalony przeciwnik. No pali się, no co mogę powiedzieć? No zawsze coś, no nie? Dla mnie ważniejsze jest to, że te strajki są potężniejsze. Cześć! Did you enjoy yourself? War in the Black Hammer. Plucking pigeons. You see a great many things from inside a prison, Samael. There is little you can keep from me, horseman. Once I have a mind to know it. And what do you know of Uriel? Ah, I thought the horsemen were above such earthly pursuits. She believes I killed Abaddon. Mimo kurwa faktu, że widziała, że to nie my go zabiliśmy. And leader. And Uriel? Some might say her admiration was less than professional. She will stop at nothing to punish the one responsible. I fought the demon who killed Abaddon. And he will be punished. Ale ta kurwa widziała to wszystko. Jak może mnie sądzić o to? To jest takie głupie. No doubt, you'll face him again. He draws power from the spire and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive the reunion. Whose heart would you have, demon? The Stygian is king of the ancient worms that now plague the Ashlands. It won't be easy. The worms grow well in such fertile ground. Fertile? Fertile with death, decay. All the land is covered in it. The ashes of the dead. But you may be in luck. It seems that some fool demons have taken to capturing the worms for sport. And they hunt other creatures as well. The strongest are made to fight in cruel arenas. The demons seek to tame the Stygian, not knowing that within the monster, there beats the black heart of the Chosen. How do the demons avoid the Ashworms? You know of the Chronospheres? A gift of the Old Ones. It is said that to master the Chronosphere is to master time itself. One could stop time, or even move it forward and back. Indeed. None of the old masters exist, but the demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you a basic understanding of the Chronospheres. It won't be much. Perhaps just enough to avoid the worms. Perhaps. Perhaps not. What in this life is certain, horseman? Other than our word, of course. Okej.
Zdobyliśmy umiejętność zatrzymywania czasu, ale to nie jest tak, jak możecie sobie to wyobrażać. Po prostu w odpowiednich momentach w grze będziemy w stanie machnąć naszym Shoryukenem w taką jakby powierzchnię, planszę, cokolwiek i wtedy się spowolni czas. No, taki bajerek. Dobra, jak tam czas? 10 minut. Spoko. Fajnie nawet wygląda taki płonący miecz. Nie wyszło! Śmutno mi. Tyk, tyk, tyk. Okej. Okay. Tu musimy przejść. Maksymalnie mi spada do 48 FPS-ów. Jak jest taki naprawdę kurz, który przed mordą mojej postaci się pojawia. To jest już ten czas, kiedy ten komputer... Mam już komputer, który mi nakurwia. Ło. To fajnie wygląda, patrzcie. Ha. Okej. Okay. No może zademonstruję, wiecie jak słabymi przeciwnikami. Widzicie ile to trwa? Widzicie ile trwa zabijanie ich z tego pistoletu? To jest nieludzkie. To jest smutne aż. Mogli dać nam lepszą... O właśnie. No i po prostu to jest coś takiego, że mamy taki tufnyk. I tak. To podnosimy. To się bardzo szybko będzie opuszczać, tak przy okazji. Dlatego musimy tutaj machnąć. O właśnie w ten sposób. Dzięki, że mi powiedziałeś gro i muszę jeszcze raz to nakręcać. O, i to jest właśnie to. Spowolniony czas. I tyle. Nic więcej. Barbel. Tam jest barbel. No chodź. Kurwa! No, pchnięcia są wyjątkowo silne. Widzieliście, jak szybko go powaliliśmy? So much money! Money! Porozwalam tutaj to wszystko. Hajs musi się zgadzać. Wszystko porozwalane, czas 12 minut, hajs ze skrzynki. Czek i czek. Aha, dobra, tutaj. Ha, bym nie zauważył, ale zauważyłem, bo jestem dobry. No pieszczek. A ty wy kurwy!
typie zombie. Zombie mnie biją! To je umy. Badon. Ja pierdzielę. Co ja robię? No tak, to są mroczne anioły, coś w tym stylu. No, no martwe praktycznie, ogólnie te ziomy właśnie anielskie. Nie są jakieś trudniejsze, ale też nie są za łatwe. O, widzicie, podpalony. O, to pchnięcie jest teraz niesamowicie silne. Gdzie mnie z tym? Łapa! Dzięki. Super. O, tam jest Vilgrim. Ambulance. O, a tam jest Life Shard. To może być zaskakujące, jak potężne mogą być te przedmioty typu rurka czy coś. Ale wierzcie mi, to jest potęga nad potęgami. I kolejny tam jest ten artefakt. Dobra, wiem, że będziecie się zastanawiać, co to jest. To jest kowadło. I tutaj takie coś świecące, ale my nie możemy tego podnieść. Dopiero po pewnym momencie w grze będziemy mogli. Tutaj też jest kasiorka. Dobra. Dajesz. O, akurat mi się skończyło. No i tutaj jest Vilgrim. Dwa artefakty. 1000. Ricochet Haze. Boost the number of ricochet attacks by the... Nie, to nie jest potrzebne w żaden sposób. To jest fajniejszy Shredder, bo mi pozwala wyciągać z przeciwników kawałki właśnie tego Rough. Co jest nawet bardzo przydatne. Co tu mamy? To może żadne z tych, że nie są potrzebne mi. Może wytłumaczę, czym to jest, bo możecie się zastanawiać, że to w powietrzu jest machnięcie. Ogólnie to jest to, tylko że po prostu w powietrzu. Tak więc nie ma żadnej straty, jeżeli wam tego nie pokażę. 7500 chcę uzbierać na trzeci poziom, bo trzeci poziom jest najwyższy i to jest taka potęga wtedy, że sobie nie wyobrażacie nawet. Ewentualnie mogę potem zakupić Demon's Edge. Tak dla beki, bo to nie jest w żaden sposób potrzebne. Ani korzystne. Dobra. Już was tam widzę. Mogę to przejść? Mogę! I... Cida! Ale dostał! Taki... Dorwę cię, skurwysyn! I bum! No to jest takie słodkie. No chodź! No chodź! Czym ty we mnie... Czy ty we mnie gwanem strzeliłeś? Mój śmieciu. Dobra, musimy iść tutaj. Tutaj chyba się wskakiwało. No cześć!
No co zrobisz? No dobra, możemy się trochę pobawić i postrzelać z tego. Bo tutaj nas nie jest w stanie dosięgnąć, ziomek. Patrzcie, jak długo na zombiaku musi to. Widzicie, to jest beznadziejna broń. Tak se postrzelam tylko. Przecież on sobie nic tego nie robi, nawet go nie otumania. Nawet zombiaka nie otumania, zobaczcie, zombiak sobie stoi i nic... Ja pierdolę, to jest tak beznadziejna broń. No Jezu. Ciekawe, czy uda mi się go dobić za pomocą tego. Już prędzej bym użył tego. Dobra, zbiję cię normalnie. O, podpaliłem cię. I pa! I pa! Ej! Dobra. Dobra, to ja w tym momencie zakończę odcinek. Tak więc do zobaczenia. Na razie. Pa!